niż PVA to kolejny materiał rozpuszczalny, który możemy również świetnie wykorzystać podczas punktowego nęcenia na szybkich wypadach nad wodę. Za pomocą takiej nici możemy sobie związać worek, co właśnie teraz widzicie, lub na taką nić możemy sobie nawlec kulki proteinowe lub inną zanętę, na przykład pellet. Możemy sobie takie kulki też pociąć na mniejsze kawałki i za pomocą takiej nici, to zaraz zobaczycie, podać to punktowo razem z naszą przynętą. Stosując taką długą igłę do PVA, właśnie na nią nabijamy sobie kulki. W moim przypadku są to akurat teraz kulki. I te kulki z igły przeciągam sobie właśnie na tą rozpuszczalną nić. Kulki mamy już na nici, teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób przywiązać to do tradycyjnego przyponu, żeby podać dosłownie punktowo obok przynęty właśnie te cztery kulki. Robimy sobie taki wianuszek. Jak widzicie, tradycyjna pętelka i przed zaciśnięciem tej pętelki wkładamy sobie do środka haczyk. Musimy to przełożyć do tego momentu, aż ta nić spadnie poniżej zadziora, dzięki czemu będzie się to mocniej trzymało. I teraz to po prostu zaciskamy. Dla bezpieczeństwa zawsze sobie robię taką dodatkową drugą pętlę, żebym miał pewność, że to rzeczywiście dotrze razem z moim zestawem i przyponem na dno. Nadmiar tej nici możemy sobie oczywiście odciąć. Ja to zawsze odcinam, ale to nie jest koniecznie, ponieważ taka nić, jak wiadomo, na dnie naszego łowiska nam się rozpuści. I jak widzicie, tutaj jest kulka tonąca, spływająca, tak zwany bałwanek, czyli przynęta, a na grocie mam cztery kulki, dzięki czemu zestaw, jak spadnie na dno, to zobaczcie, tu będzie bałwanek, a tuż obok niego będą cztery pojedyncze kulki.